Z Ewangelii według świętego Łukasza. Otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. To Zachariasz, ojciec świętego Jana Chrzciciela, gdy wreszcie postanowił pełnić wolę Bożą i gdy wreszcie postanowił Boga wpierw pytać o to, jak ma być w jego życiu. Czy to Bóg sprawił, że Zachariasz stał się niemową? Czy to Bóg zesłał na niego taką karę, albo tak go unieszczęśliwił? Mam podejrzenie, że to raczej Zachariasz był tak głęboko ze sobą niepogodzony, że zawiodło go jego ciało, że zawiodło go to, co w nim najintensywniejszego, najistotniejszego. Tak głęboko był w rozdźwięku sam ze sobą, w momencie, w którym sprzeciwił się Bogu, że właściwie nie było możliwości, żeby się zintegrował i żeby jego ciało było posłuszne jego woli, jego rozumowi czy jego duszy. W momencie, w którym to zrozumiał i w momencie, w którym na tą wolę Bożą odpowiedział swoim tak, Jan mu będzie na imię, w tym momencie ta więź, ten węzeł, który był w nim, a który nie pochodził przecież od Boga, lecz raczej wynikał z jego natury ku Bogu skierowanej, po prostu pękł i wszystko stało się na powrót możliwe. Do zobaczenia jutro.